Funkcjonariusze policji z komisariatu w Czerniewicach wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 27 marca o godzinie 15.30 w miejscowości Fryszerka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący ciągnikiem siodłowym marki Scania, 57-letni mężczyzna z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na prawe pobocze drogi i uderzył w posesję jednego ze znajdujących się tam ogrodzeń. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. W dniu 28 marca funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Tomaszowskiej Komendy zatrzymali 46-letniego mieszkańca naszego miasta, który na ulicy Niemcewicza przewoził samochodem marki Peugeot Boxer susz roślinny w postaci liści tytoniu w łącznej ilości 386 kg. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez tego mężczyznę i na jego posesji w zaparkowanym tam samochodzie marki Volkswagen LT ujawnili kolejne 973 kg suszu roślinnego. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć, skąd pochodzi przedmiotowy susz, nie posiadał dokumentów potwierdzających legalność jego pochodzenia, w związku z czym został zatrzymany. Usłyszał on zarzuty posiadania oraz przechowywania wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, za co grożą mu 3 lata pozbawienia wolności. W dniu 1 kwietnia, kilka minut przed północą, w miejscowości Chłociw Łuby doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca samochodem marki Seat Toledo, 22-letnia kobieta, potrąciła znajdującego się na jezdni pieszego, 53-letniego mężczyznę, który na skutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Kobieta odjechała z miejsca zdarzenia. Wróciła tam ponownie dopiero po wezwaniu karetki pogotowia. Karetkę pogotowia wezwał mężczyzna, który przechodząc drogą znalazł leżące na jezdni ciało człowieka. Jak ustalono, kierująca znajdowała się pod wpływem alkoholu. Miała w organizmie prawie promil. Kobieta została zatrzymana do wyjaśnienia. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze policji z komisariatu w Czerniewicach.